Dobry wieczór. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnej grupie wsparcia, meetingu dla uzależnionych od pisania. Dobry wieczór. Dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór państwu. Bardzo tęskniłam. Dobry, 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 dobry wieczór państwu. Jeśli ktoś tu jest pierwszy raz, mam nadzieję, że przyjdzie po raz drugi, trzeci i dziesiąty. Pewnie w trakcie spotkania będą dołączały kolejne uzależnione od pisania osoby. Powiedzcie, jakie miasta są dzisiaj z nami. Warszawa, Wrocław, Katowice, Poznań, Łódź, Kraków. No dobrze, skoro część powitalną mamy za sobą, proponuję, abyśmy przeszli do meritum, czyli wspierania się. Może ktoś chciałby opowiedzieć, co w ostatnim czasie się u niego wydarzyło. Bardzo innych zachęcam, ale nie będę ich do tego zmuszać. To może zapytajmy panią Martynę. Pani Martyno, co u pani słychać? Ja już e, e, mogę umierać. Wiedziałam, że to się wszystko e, e, skończy z stypą. Nikt nie będzie umierał, nie będzie żadnej stypy. Co się dzieje pani Martyno? Ona jest przede wszystkim niedojada, źle śpi, żyje w poczuciu ciągłego zagrożenia. Ona nie Energii. No i oczywiście jest głęboko samotna, ale to dotyczy bardzo wielu, wydaje mi się. Okazało się, że jest wiele takich osób. Rozumiem, że z powodu nałogu pisarskiego można mieć handel, Można mieć zły nastrój. Ale żeby umierać, wydaje mi się, że pani Martyna nie powiedziała nam całej prawdy. Pani Martyno, o co tak naprawdę chodzi? Tak się składa, że sąsiaduje z prezesem Kaczyńskim. I to jest przerażające i wstrząsające. To jest życie niełatwe, powikłane. Skoro poznaliśmy problem pani Martyny, która podzieliła się z nami swoim cierpieniem, co my, jako głupa wsparcia, możemy zaproponować pani Martynie? Idziemy i załatwiamy formalności, jest stypa, dajemy w szyję. Nie wypada mi na streamingu powiedzieć, to jest o. Nie, ale to naprawdę jest okan dupy potłuc, takie gadanie. Jesteśmy tutaj po to, żeby się wspierać. Nie będzie żadnej stypy i żadnego dawania w szyję. No, my jesteśmy po to, żeby być ludźmi empatycznymi, pełnymi troski, właśnie i też takimi, no trochę przytulającymi. Absolutnie i bardzo się z Tobą zgadzam. Czy jest tutaj ktoś, kto chciałby się zaopiekować panią Martyną? Oczywiście spróbuję podjąć się tego wezwania. No dobrze, skoło jedną spławę mamy załatwioną, przechodzimy do następnej osoby. Ta cała tematyka strasznie mnie pociąga i chcę wejść w ten świat. Chciałabym znaleźć się wśród tych ludzi w białych... W, w białych... W białych... Kaftanach. Fartuchach. Znaczyłem się też... Przykre przypadki nie będę komentować. Przepraszam bardzo, ale myślę o jeszcze jednej rzeczy. Pani Martyna powiedziała nam, że sąsiaduje z prezesem Kaczyńskim. Dlaczego w takim razie pana prezesa nie ma w dzisiejszej grupie? Dlaczego nie ma go na łączach? E, bo y, nie uznał formy online'owej, którą mu zaproponowałam. Trudno. Nie otrzyma od nas wsparcia. Uważamy, że proszenie o pomoc, y, także specjalistów, to jest żaden obciach. Pani Martyno, jest Pani silną kobietą. Ma Pani power. To jest wzruszające w ogóle, co teraz usłyszałam. Power, power, power. Mm, bardzo Panu dziękuję. Proszę. By Pan w jakimś sensie podsumował Pan moje życie? Może w takim razie zaproponuję, żebyśmy się. Przytulili. I kocham to robić, uwielbiam się przytulać. Brawo. Brawa dla Pana. Również jestem bardzo wzruszony. Żałuję, że nie mogliśmy się spotkać jak zwykle w faktycznym Domu Kultury, żeby się przytulić, żeby się dotknąć, ale myślę, że następnym razem się. Uda. Bez przesad nie możesz kłamać tak, żeby wiesz, było widać, że kłamiesz. Proponuję, aby jedna, dwie osoby powiedziały, z czym wychodzą z dzisiejszej grupy. Kiedy wychodzę z toalety we własnym domu, to nie wiem, czy iść w prawo, czy w lewo. Pytałem o grupę, nie o toaletę. Wydaje mi się, że jestem na dobrej drodze do tego, żeby być szczęśliwym. W zasadzie teraz większość rzeczy faktycznie jest łatwiej. Wspaniale. Dziękuję bardzo. Brawo. Do zobaczenia na kolejnej Głupie Wsparcia.